Piotr, jak ktoś mówi, że jesteś czarnym koniem na turnieju czterech skoczni, to co sobie myślisz? Znaczy, ja wiem, czy tam na konia podobny jestem do konia. Cichy faworyt. Nie, raczej nie. Raczej będę się koncentrował na sobie, na swoich skokach, a miejsce to wiadomo, że fajnie by było jak najwyższe, ale nie mam jakieś tak specjalnie ciśnienia na to, żeby nie wiem, żeby za wszelką cenę wygrać, tylko po prostu najistotniejsze jest zrobienie swojej roboty i pokazanie się z jak najlepszej strony. Ten turniej będzie wyjątkowy, dlatego że to będzie taki ostatni sprawdzian przed Pjongczangiem? Znaczy nie, myślę, że turniej jak każdy inny na pewno takie zawody troszkę inne jak zwyczajne, bo po prostu w krótkim okresie czasu i na różnych skoczniach, ale taki sam w zasadzie jak w zeszłym roku i 2 lata temu i 3 lata temu i tam 50 lat temu, ale myślę, że no wiadomo, niby takie same zawody, a jednak cały czas coś innego też się zmienia, czy pogoda różna, czy śnieg sypie, czy słońce świeci. Także zawsze są inne scenariusze, a że akurat w sezonie olimpijskim, no to też nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. No właśnie, czy ten sezon olimpijski, jak wy się czujecie? Czy te przygotowania i cały plan idzie zgodnie z planem? Będzie forma rosnąć? Tak, wszystko było zrealizowane tak powinno być. I jesteśmy przygotowani do całego sezonu. Nie mówię tutaj tylko o igrzyskach, tylko do całego sezonu. Najlepiej jak potrafiliśmy się przygotować. No i teraz tylko po prostu skakać. No już pierwsza część sezonu za nami. Myślę, że poszła bardzo, bardzo dobrze. I teraz po prostu tylko dalej realizować swoje plany i swoje cele, tak. Piotr, ty jesteś oazą spokoju. Niektórzy się zastanawiają, czy może miałeś czas, żeby porozmawiać chwilę z Maćkiem Kotem i przeprowadzić taką uspokajającą rozmowę. Tak, jak najbardziej porozmawialiśmy, ale nie trzeba było z nim długo rozmawiać, bo tak naprawdę był trochę, no, po jednym skoku nie do końca zadowolony, ale to tak... Można powiedzieć, że no raczej złość i nerwy nam szybko przechodzą i Maciek już myślę na turnieju jest moim faworytem do zwycięstwa w tych prestiżowych zawodach, także będzie walczył.